Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś pokażę Wam, przetestuję, sprawdzę w bojowych warunkach pompkę taką ręczną, rowerową Crank Brothers Click HV. Pożyczyłem ją od mojego taty, mój tata używa już jej od pewnego czasu, natomiast ja postanowiłem tak dokładniej sprawdzić, jak ona będzie działać w bojowych warunkach. To znaczy, na różnych szerokościach opony, do jakiego ciśnienia uda się napompować, jak długo to będzie trwało, ile ruchów trzeba będzie wykonać. No i po prostu sprawdzimy, czy to, co podaje producent, będzie miało jakieś przełożenie do rzeczywistości. I występują dwa rodzaje tej pompki z dopiskiem HV, czyli High Volume, albo HP, czyli High Pressure. One różnią się tym, do jakiego typu opon, do jakiej szerokości opon są przeznaczone. Wersja HP, czyli High Pressure, są to pompki do opon do 45 mm szerokości. I według producenta potrafią napompować do ponad 8 barów. Natomiast wersja HV, czyli taka, którą mam tutaj w ręku, będzie się najlepiej sprawować przy oponach powyżej 45C, czyli około 1,8 cala. I tutaj producent podaje trochę niższe ciśnienie, jest to trochę ponad 7 barów. Natomiast ja będę sprawdzał tą bardziej taką pompkę przeznaczoną do rowerów trekkingowych, rowerów górskich. Będę sprawdzał również na oponie szosowej 28C, żeby zobaczyć, czy w jakiejś awaryjnych warunkach też ta pompka się sprawdzi, co uda się nią napompować. I oprócz tego, że mamy dwie wersje tych pompek, czyli do tych węższych opon, do szerszych opon, tak naprawdę każda z tych pompek ma jeszcze cztery różne wersje różniące się wyposażeniem. Najzwyklejsza, kosztująca około 120 zł, ma wężyk bez manometru i nie mamy końcówki do pompowania na CO2. Jest również wersja z manometrem, jest wersja z tą końcówką na CO2 i również taka topowa wersja, którą mam tutaj w ręku, czyli mamy i manometr na wężyku, i tą końcówkę do CO2, i tutaj tak ocena oscyluje w granicach 180 zł. I oszczędzę Wam pokazywania, jak będę siłował się za chwilę z tą pompką, natomiast będę pompował oponę o szerokości 2 cali, czyli 50 mm, szosową 28C, która teoretycznie nie jest przeznaczona, znaczy ta pompka nie jest przeznaczona do takich opon, ale zobaczymy, jak sobie da radę. Będę miał również oponę Maxxis Ravager 40C, czyli taką pośrednią, gdzieś łapiącą się mniej więcej na limit górny czy dolny każdej z wersji tych pompek. I pokażę Wam jeszcze, jak w praktyce takiej pompki używamy. Odkręcam zaworek, nakręcam końcówkę wężyka w miarę ściśle. Tyle, ile tu wejdzie. O, dosyć mocno wchodzi. I teraz tu odsuwam tą zabezpieczającą osłonkę. Pyk. I założone. Producent zaleca, aby przytrzymywać z jednej, przytrzymywać z drugiej strony tutaj pompkę do pompowania. No i pompujemy. Fajne właśnie jest to, tutaj ten wężyk jest bardzo elastyczny, w każdej pozycji możemy go sobie założyć, więc no, nie ma tutaj większego problemu z ustawieniem tej pompki w taki sposób, aby nam się wygodnie pompowało. Dobra, ja zabieram się za pompowanie, za testowanie i zobaczymy za chwilkę, jakie wyniki będą. No i powiem Wam, że zmęczyłem się, spociłem się przeokrutnie przy tym pompowaniu, ale mam już dla Was wyniki. Zacznę od opony 50 mm, czyli takiej, jaka mieści się tutaj w tym deklarowanym przedziale producenta pompki. I zalecany ten przedział ciśnienia przez producenta opony to było od 2 do 5 barów. Mi po około 200 ruchach, po 2 minutach, 10 sekundach udało się dopompować do 3 barów, czyli już takiego ciśnienia, na którym spokojnie możemy sobie jeździć. Jeżeli nawet potrzebujemy wyższe, to i tak śmiało dojedziemy do najbliższej stacji benzynowej, czy po prostu do domu. Troszeczkę gorzej było już z oponą 40C, która już gdzieś lekko wykracza poza ten zakres podawany przez Crank Brothersa. Tutaj zalecane ciśnienie to 3,4 do 5,1 bara. Po 260 ruchach, po 3 minutach udało mi się dopompować do 3,5 bara, czyli właśnie do minimum. Czyli jako taka właśnie awaryjna pompka, jeżeli chcecie napompować do minimum taką oponę, też sprawdzi się
mimo właśnie, że wykracza już lekko poza ten zakres producenta. No i na końcu taka wisieneczka na torcie, czyli szosowa opona 28C, 28 mm szerokości. Tutaj zalecane ciśnienie to od 6 do 8 barów i mi po 140 ruchach niestety brakło już siły. Ja już tak naprawdę położyłem sobie koło na podłodze, już lekko gdzieś nogą starałem się tutaj tę rączkę pomagać sobie w dociskaniu, więc szło już naprawdę ciężko, było ciśnienie już dosyć duże jak dla tej pompki. Udało mi się po 140 ruchach, po 2,5 minutach dopompować do 5 barów, czyli jednak trochę brakowało do tego minimum. Na 5 barach jesteśmy w stanie dojechać, ale najlepiej do najbliższej stacji benzynowej i tam sobie oponę dopompować. Czy jestem w stanie polecić tę pompkę do szerszych opon od 45, czyli tak jak zaleca producent, od 45-50 mm w górę, jak najbardziej, do węższych opon nie bardzo tutaj zainteresowałbym się tą wersją HP. Natomiast jeżeli w ogóle szukacie jakiejkolwiek pompki ręcznej, tutaj to wtrącę tak na marginesie, której będziecie używali i w domu, i gdzieś poza domem, to musicie wiedzieć o tym, że jednak lepiej dokupić sobie jakąkolwiek pompkę stacjonarną, bo się będziecie taką pompką, taką czy jakimkolwiek innym podejrzewam modelem, będziecie się po prostu męczyć. Ok, tymczasem ja pompkę oddaję mojemu tacie z lekkim bólem serca, bo zastanawiam się, czy sobie takiej pompki przypadkiem nie kupić, nie wymienić jego lezajna, którego też znajdziecie tutaj w tym odcinku, właśnie na takiego Crank Brothersa. Jeszcze się będę zastanawiał. Natomiast jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za zasubskrybowanie kanału, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!